przygotować sobie akcję przez środek z drugą linią. Tylko zobaczymy, jak to długo będzie działało. No, wydaje się, że jest niezbędne w grze znowu powrót do grania do Michała Łasko i do jego skuteczności, aż serwisowej. Jako Violasol wszedł na boisko właśnie po to, by dokonać tego czynu. Nie będą weryfikować bełkatowianie, a więc mamy 7-8. Jeszcze raz popatrzmy. O, bardzo precyzyjna zagrywka Portugalczyka. Spokojnie, teraz widzimy, przyjmują jego serwis bełkatowianie. Tutaj obrócił do prostej Michał Winiarski, jeszcze mierząc się z Michałem Kubiakiem na bloku. Rodzaj wystawy była, spójrzmy, piłka za wąska. Wskazywała, że atakujący musi atakować do skosu i tak blokował Kubiak, a Michał jeszcze dołożył to właśnie coś. Zmiana w polu zagrywki. Winiarski opuszcza boisko, a wchodzi na chwilę Paweł Wojicki. No przypominać nie trzeba. To jest playoff. Tu nie ma znaczenia. 3-0, 0-3 liczy się wygrany mecz. W jakim stosunku? To tylko historia. I może polaryzować ewentualny na jutrzejszy pojedynek. Ale tutaj widzimy, Michał Kubiak, nie rezygnują Jastrzębianie. Znów na jeden punkt, znów dopadają do rywala. 8-9. No wygląda, że on i Krzysztof Bartman, jako że nie mieli zbyt dużej ilości tych ataków w przeciągu całego pojedynku, to tej energii jeszcze mają. Michał Kubiak. Dobrze za to. I teraz Mariusz Glazny przez ręce blokujących Rasela Holmesa i Zbigniewa Bartmana. 10-8. Przenosi się ta przewaga, jaką uzyskali bełkatowianie jeszcze przed zmianą stron. Teraz wyrównana walka, cios za cios, ale wciąż są te dwa punkty na korzyści gospodarzy. Jastrzębski musi szukać wygranej akcji przy zagrywce własnej. No, gra z Bartmanem, ten nie skończył akcji, choć uporał się z blokiem. I jeszcze raz Jastrzębianie. Rusek tym razem do Michała Łaski, jest boisko. Znów bardzo precyzyjnie, znów po przekątnej. Można chyba stwierdzić, bez względu na to, jak to się zakończy, że gra na linii Falaska środkowi nie idzie dzisiaj. Takie troszkę wymuszone te akcje bez błysku. Palaska będzie grał z Kurkiem, blisko siatki był przyjmujący z gry, ale w ataku dał sobie radę, jest 11-9. Bo musi dołożyć ten dodatkowy element Jastrzębie, musi coś zrobić, sprowokować rywala do błędu, bądź też samemu wygrać dwie akcje z rzędu. Taka walka, no taka prawie zmiana, że sprowokował, bo ponownie Falaska wystawia bardzo niedokładnie na siatkę i tylko dzięki zasięgowi Bartoszkurek zdobył punkt. No ale spoglądamy na tablicę, tam wciąż dwa punkty. Teraz Michał Łasko. Blok skuteczny, piłka w boisku. To był Bartosz Kurek i Daniel Pliński. Powoli wygląda, że możemy stwierdzić, że energia Michała też się skończyła. Źródełko wyspy. Jeszcze będzie większość bez względu na rezultat dzisiejszej potyczki. Na pewno ona przeniesie się też na jutrzejsze spotkanie. Jastrzębianie, jeśli przegrają, będą zbudowani, że podjęli walkę, że udawało im się, że stanowili, byli równorzędnym partnerem dla siedmiokrotnego mistrza Polski, który jest zdecydowanym faworytem przecież. Jeśli to wygrają, no to będą niesieni dodatkową taką euforią zwycięzcy z drużyną, która gra. Wszyscy liczyli, że dzisiaj zwycięży. Ja na razie pozwól skupię się na tym, co ma zagrać Winiedo, bo w jego oczach i tej krótkiej rozmowie z Bernardem było widać. No i co? Jeszcze raz do łaski, czy coś zmieniamy? Kolejna piłka, no kolejna piłka. Tylko gdzie? Na razie będzie problem. Lewy atak zostaje Winiedo. Zbigniew Bartman, lockout skutecznie wybrnął. 10-12. Rob Montier wejdzie na boisko. Zmieni Zbigniewa Bartmana. Warto zaskoczyć.
zaskakująca zmiana dla Bartmana. Myślałem, że minie do naraz opuści boisko. Zobaczymy, w którą strefę się przesunie Bąkie. No tutaj został na środku. Ciekawe, Gabryszewski do skrzydła. No i zobaczmy teraz, Gabryszewski zgarnął piłkę, ale to nie jest blok. Bartosz Kurek, blok out. Rob Bontje jest też w Winiedo, ale jest 13-10. Byli bliscy wygrania tej akcji, albo przeniesienia akcji na swoją stronę. Powiodło się częściowo, ale za to punktów nie przyznaje. 13-10, 2 punkty dzielą Skrę od zwycięstwa w pierwszym półfinale. W pierwszym półfinałowym spotkaniu. Tak precyzyjnie je... Pędzia teraz nie przyjmuje zagrywki. Michał Kubiak, co oznacza, drodzy Państwo, że po ponad dwóch godzinach walki mamy pierwszą piłkę meczową dla Skry Bełchatów. 24 minuty po 23. Reakcja Lorenzo Bernardiego mówi no, wszystko. To jest mecz indywidualnych, kluczowe akcje są indywidualne. To dzisiaj mecz, w którym grały indywidualności, troszkę mniej zespołu. Oczywiście w jakiejś skali, bo nie możemy wszystko sprowadzić do takiego uproszczenia. Bartosz Kurek przyjmie zagrywkę, teraz ostatnia szansa. Zbigniew Bartma, pamiętamy końcówkę poprzedniego seta. Jeszcze o czas prosi Jacek Nawrocki. A Zbigniew Bartman, pamiętamy, że zagrywką jeszcze dał nadzieję, że szansy swoje drużynie w końcówce poprzedniego seta. Rozsłuchajmy trenerów. Wiemy spokojnie, idzie. Uwaga też po siatce, piłka ok, solaryte z diamantem. Uważamy na skróta też, no i na bombę. Bomba do góry, gramy na wysokiej piłce, podwiniamy wszystko. Okay. Nikt nie będzie silił się na precyzję w skrze, jeśli Zbigniew Bartman podejmie ryzyko, a chyba to zrobi. Tak naprawdę no to Zbyszek nie ma specjalnego wyboru. Niczym nie ryzykuje. Nie ryzykując, wskazują się na bardzo trudną akcję w obronie. Przy ryzyku może się uda ustawić skuteczny blok lub wybronić. Zbigniew Bartman zepsuł zagrywkę, co oznacza, że pierwszy mecz w drugim półfinale w tej parze mistrz Polski kontra pierwsza drużyna po rundzie zasadniczej kontra czwarty zespół. Mamy 1-0 dla Skry. Bardzo zacięte spotkanie. Spotkanie niezwykle wyrównane. Miało różną historię. Też przytaczaliśmy Państwu wiele najciekawszych zwrotów akcji. Zresztą widzieliście również, jak to się wszystko podoba.